Niech się cieszą. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Wtorek, 4 tygodnia okresu wielkanocnego. Kontynuujemy lekturę Dziejów Apostolskich i widzimy, co dzieje się po śmierci Szczepana. Ta śmierć Szczepana nie była jedyna. Tłum jest troszkę rozochocony i następuje prześladowanie. Ten jeden moment, ta śmierć Szczepana, ta krew Szczepana nie wystarczy, żeby ugasić tą złość. Fala prześladowania rozlewa się. Są uczniowie, którzy się rozpraszają, którzy uciekają z Jerozolimy, ale widzimy, że nie polega to tylko na bronieniu samego siebie. Razem z nimi właśnie idzie Duch Święty, który ich prowadzi i sprawia, że tam, gdzie docierają, tam głoszą dobrą nowinę. I teraz przemawiają też i do Greków. Do Greków znają język grecki, więc i im opowiadają dobrą nowinę o Panu Jezusie. Ręka Pańska z nimi była. Pan Bóg był nad nimi, błogosławił ich. Byśmy powiedzieli, no ale w Jerozolimie nie było ręki Pańskiej. A może właśnie to ta ręka Pańska gdzieś ich wypchnęła i Pan Bóg mówi, chciałbym, żeby ta dobra nowina dotarła do wszystkich. Będę was prowadził, będę błogosławił. Sprawię, że cokolwiek będzie się działo, czy będzie spokojny czas, będziecie mogli głosić, czy w tym gwałtownym, pełnym prześladowań, ale też będziecie mogli głosić, bo to jest najważniejsze, aby jak najwięcej osób usłyszało dobrą nowinę. I wiemy, że Piotr wszedł do domu Korneliusza i był zaskoczony, i że na tego poganina stępuje Duch Święty. Teraz właśnie to wszystko, co dzieje się poza Jerozolimą, dociera do uszu Kościoła w Jerozolimie i oni wysyłają Barnabę. Byśmy powiedzieli, taka trochę wizytacja, ale żeby sprawdzić, czy to, co się dzieje, jest z Boga, czy to, co się dzieje, jest z Ducha Świętego. I na szczęście wysyłają Barnabę, tego męża Bożego. On przychodzi, widzi działanie łaski Bożej, potrafi właśnie właściwie to ocenić. Nie jest właśnie taki zamknięty, byśmy powiedzieli betonowy, że to Słowo Boże, że dobra nowina, że Duch Święty jest tylko i wyłącznie dla Żydów. On rozumie, że ten Duch Święty rozsadza te sztywne struktury. Cieszy się, a potem zaprasza do tego działania również świętego Pawła. Ma tutaj tą odwagę. To on wprowadza Pawła do kościoła, to on przedstawia go apostołom, to on ma odwagę być z tym, który wcześniej prześladował kościół. Więc dzisiaj udaje się do Tarsu, aby wydobyć stamtąd Pawła i wraz z nim ewangelizować. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Choć najczęściej ta nazwa nam się kojarzy od chrztu, że my jesteśmy ochrzczeni, więc jesteśmy chrześcijanie. My jesteśmy chrześcijanie, bo jesteśmy od Chrystusa, jesteśmy Chrystusowi. Niech ta nazwa dzisiaj też nam towarzyszy. Od Chrystusa bierze się nasze imię. Tak jak często mówimy gdzieś tam w miejscowościach o kimś, że to jest syn Staszka, że to jest jakiś Staszkowy albo Kazikowy, to dzisiaj mówią nas, my jesteśmy Chrystusowi, abyśmy tym się cieszyli, mieli świadomość, od kogo bierze się nasze imię. A w Ewangelii kolejne to pytanie. Pytanie, kim jest Jezus Chrystus? Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Mam nadzieję, że my już nie jesteśmy w niepewności, kim jest Jezus Chrystus. Że my już wiemy, że On jest Mesjaszem. W jaki sposób mówi nam otwarcie, ale mówi nam poprzez swoje czyny. Ale dzisiaj Chrystus mówi, powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. Czyny. I faktycznie gdzieś tutaj możemy zobaczyć też echo tego pytania Jana Chrzciciela, który jest w więzieniu, słyszy różne rzeczy o Jezusie i poprzez swoich uczniów pyta i mówi, czy ty jesteś tym, którego mamy się spodziewać, na którego czekaliśmy, czy może jeszcze mamy czekać na kogoś innego. I Pan Jezus właśnie nawiązuje wtedy do czynów i mówi, idźcie, powiedzcie Janowi to wszystko, co widzicie. A co oni widzieli? Że niewidomi odzyskują wzrok, że chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głosi się Ewangelię. To są te wszystkie czyny mesjańskie, to są te wszystkie cuda, które dzieją się za sprawą Jezusa Chrystusa. Patrzmy, szczególnie w tym czasie paschalnym, na czyny Jezusa Chrystusa, na ten największy Jego czyn zbawczy, czyli mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
Nie trzyma nas Chrystus w niepewności. Wszystko już powiedział, wszystko już pokazał. Teraz zaprasza nas do tego, abyśmy w to uwierzyli. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.